Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. W naszych placówkach i sklepie online możesz kupić akcesoria i gadżety związane z kryptowalutami. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! I witam to gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Dzień dobry, krypto. Dzisiaj mam wiadomości na 17 lipca 2019 roku, sobota aktywnie. Pamiętajcie, sobota aktywnie, nie będę już się powtarzał. Od razu przechodzę do wiadomości, bo jest ich masa. Także nie wiem, od czego zacząć, jeżeli będę widział, że będzie ich za dużo. Będzie kolejna audycja, około godziny 14 w sobotę. Zobaczymy, czy damy radę. Pociągnąć wszystko w jednej audycji. Po głosie słychać, że pewnie troszeczkę zdarty, ale pamiętajcie, że w piątek Fenix do godziny 22. Praktycznie do 10.00 gra wieczorem w piłkę nożną, więc zawsze jest troszeczkę inaczej. Ale Bitcoin 10314 dolarów 0,35% w dół, market Cap 269 miliardów dolarów, tak samo 70 w dół, jeżeli chodzi o market cap, zobaczmy projekty, które sobie najlepiej poradziły. Japan Content 15%, pół miliona niecałe, Volumenu, Ucoin, to bardzo dużo ostatnich e, coinów się pojawia w pierwszej setce, 12,96%. Verge 12%, Metaverse 5,76%. Jeżeli chodzi o projekty, które sobie gorzej poradziły, REN 8,91%, Ravencoin 6,16%, Flexacoin Coin. 5,98, ale na 4 tysiącach wolumenu, także patrzymy na kolejny hedge trade 5,36. Mike Dudas dodaje na Twitterze informację o LTC Foundation, że tak naprawdę jedynym e, takim największym inwestorem w Litecoin Foundation był w grudniu 2017 roku Charlie Lee, który dodał niecałe pół miliona dolarów na tą fundację, gdzie to jest 80% wszystkich darowizn, które wpłynęły od czerwca 2017 roku i jeżeli mówić tutaj o pierwszym kwartale 2019 roku, gdzie widzimy, że Litecoin no, miał duży spadek powiedzmy przez ostatni rok, tak naprawdę miesięczne darowizny, no tutaj są w okolicach powiedzmy 1000 tysiąca dolarów i w pierwszym kwartale 2019 roku mieli tylko 96 tysięcy dolarów zostawionych, powiedzmy na swoją operację w Litecoin Foundation. Jedną rzecz, którą zawsze powinniśmy robić, na Twitterze nie czytać tylko na główku, tylko wejść powiedzmy w komentarze bo bardzo dużo można się dowiedzieć na przykład Charlie Lee tutaj odpowiedział że ten raport jest z pierwszego kwartału teraz jesteśmy w kwartale trzecim i tak naprawdę Litecoin może sobie poradzić bez tej fundacji, także no tutaj nic złego się nie dzieje z projektem, zdaniem Charliego Lee i bardzo tutaj ludzie ze społeczności Litecoina zarzuca że Mike Dutas dodaje stare informacje z pierwszego kwartału 2019 roku które nie mają Odzwierciedlenia w rzeczywistości. Teraz jesteśmy w kwartale trzecim i po prostu to zrobił tylko i wyłącznie do tego, żeby dodać posta i skreować fat. No nie wiem, jest taka informacja, także wy musicie zrobić swój research i sami pomyśleć, czy mają problem, jeżeli chodzi o Litecoin Foundation, czy tak jak mówi Charlie Lee. Litecoin świetnie sobie radzi, nawet bez tej właśnie organizacji, Litecoin. Foundation. Miguel Cuneta dodaje ciekawą wiadomość na Twitterze, tak samo że oglądał. Był wtedy na markecie, kiedy Bitcoin spadał z 1242 dolarów do 190 pomiędzy 2013 a 2015 roku. Wiemy wtedy, że Chiny zbanowały swoją największą giełdę MTGOX, gdzie inwestorzy stracili 850 tysięcy dolarów i nawet Mike Hearn mówił, jeden z deweloperów Bitcoin Core, że od 2015 no, jest to nieudany projekt, jakoby był Bitcoin, i oczywiście tutaj dodaję, jeżeli zejście z ceną 9 do 9,5 tysiąca dolarów jest w stanie z Wami strząsnąć, no to może już tutaj dodam za niego, nie powinniście być w tym markecie. Crypto Bitlord też nam dodaje lekcję historii, jeżeli chodzi o FAT i to, co się dzieje w tym momencie na markecie. Powinniście być cierpliwi i zrozumieć to, że nie zawsze uda Wam się kupić kryptowalutę lub Bitcoina po najniższej cenie. Kiedyś w przyszłości ludzie kupili Bitcoina po 200 dolarów, żeby na drugi dzień się obudzić i kupić go albo zobaczyć cenę za 70. A w tym momencie mamy Bitcoina po 10 tysięcy, Może zejść do 9.8, ale wiemy jak się kreuje albo jak się kreowała przyszłość. Moon Overlord dodaje wiadomość o tym, że tak naprawdę najłatwiejszą rzeczą do zarobienia pieniędzy jest po prostu Pójście w odwrotnym kierunku do tego, co uważa opinia publiczna. E, gdzie mówią o tym, że no powiedzmy, tłum zawsze się myli. Z tym zawsze bym uważał, oczywiście, bo e, często jest tak, że chcemy, żeby Bitcoin wystrzelił do 14, 20 tysięcy, i, i dzieje się w tym kierunku, e, ale pamiętajcie, że w większości przypadków tłum powinien się mylić, dlatego że tak jest skonstruowany każdy market, żeby wyciągnąć największą ilość pieniędzy od 95% około procent inwestorów. Mike Dudas, jeszcze raz widzimy, że ma ciętą ripostę tutaj do e, tej osoby, która wzięła pożyczkę na to, żeby kupić XRP, e, ale na pewno może ją spłacić z powrotem. To jest najważniejsze. Jeżeli ktokolwiek bierze pożyczkę, żeby wejść w krypto, czego ja nie za bardzo polecam, ale jeżeli ta pożyczka jest e, na tyle racjonalna, że ktoś jest w stanie spłacić, mimo tego, żeby stracił te wszystkie pieniądze i się z tym godzi, no to nie uważam tutaj, że, że robi sobie krzywdę, ale zawsze będę po tej stronie, że może warto używać tych swoich pieniędzy. Jeżeli ktoś takowych nie ma, no to musi sam podjąć decyzję. Mike Dudas oczywiście tutaj ciętą ripostę dodaje do tej osoby, która 27 lipca powiedziała, że bierze pożyczkę na XRP. W tym momencie jesteś 19% no w dół, jeżeli chodzi o swoją inwestycję, czyli straciłeś 19%. Także widzimy, że no nie była to za pozytywna inwestycja, ale to jest tylko teraz. Nie wiemy, jak XRP będzie się kształtował w przyszłości. Także zawsze trzeba zrobić swój research. Ryan Sean Adams dodaje najbardziej szaloną rzecz, jaką widział w krypto. I może on zacznie, a więc powiedział o projekcie Archain, nie wiem czy pamiętacie, który zebrał 31 milionów dolarów, chyba na początku 2018 roku, może 2017, nie pamiętam teraz 31 milionów dolarów zebrali, a od razu zainwestowali w firmę, powiedzmy, która tworzyła słuchawki, widzimy tutaj, i zainwestowali 23 miliony dolarów, i potem ten projekt zmarł. <grym> Oczywiście, tak, zdaniem jest tutaj Ryana. To jest bardzo dużo odpowiedzi na inne projekty, ale będziemy ich czytać wszystkich, a ja mam pytanie do Was. Tak samo, dajcie znać w komentarzach, jaką najbardziej szaloną rzecz widzieliście, albo nieodpowiedzialną danego projektu, jeżeli chodzi o krypto. Dajcie znać w komentarzach. Koń telegrafii, mamy szybką odpowiedź Mike'a Tysona, jeżeli chodzi o ten projekt, o którym mówiliśmy chyba wczoraj, albo dwa dni temu, jeżeli chodzi o Fight to Fame, który tutaj ma być wydany przez Venture Beat, gdzie oni Tłumaczyli tym, że Mike Tyson będzie jako założyciel i główny przewodniczący tego projektu. No i Mike Tyson mówi, że nie ma nic do czynienia z tym projektem i nie będzie miał. Także widzimy, że może to być skam. E, także uważajcie na ten projekt Venture Beat e, Fight to Fame, który mówił od samego początku, że Mike Tyson będzie tutaj założycielem. A Mike Tyson odpowiada: Nie mam z tym nic wspólnego. Witamy w świecie krypto. Cointelegrafii mamy problem na Coinbase, bo około 3420 klientom no tutaj wyciekły dane, a bardziej gdzieś one były przechowywane na Coinbase. Hasła do kont użytkowników i zostały one wysłane mailem pewnie do tych użytkowników albo do no innych też osób, które tutaj miały konta. Więc oczywiście jest propozycja, żeby te 3420 osoby zmieniły swoje hasła, no bo nastąpił takowy błąd. Dalej na tym samym serwisie czytamy o tym, że 19-latek został skazany na 12, 20 miesięcy więzienia za to, że wykradał dane. Jakie to były dane? A więc, jeżeli ktoś tutaj chciał na darknecie dowiedzieć się o danych, na przykład potrzebnych do tego, żeby zrobić sim swap, czyli zadzwonić do biura obsługi klienta, dzień dobry, zgubiłem kartę sim mam takie dane. Czy można wysłać na inny adres, bo zmieniłam adres. I ta osoba właśnie takie dane podawała dalej. No i za to no musi zwrócić około 400 tysięcy funtów, czyli to jest jakieś 485 tysięcy dolarów. No i została skazana właśnie na 20 miesięcy więzienia. Gdzie to było? W Norwich, czyli Wielka Brytania. Też możemy się tutaj dowiedzieć, jeżeli chodzi o największe skamy, które pojawiły się w świecie krypto. Jest tutaj oczywiście ostatni plus który ma około 2,9 miliarda dolarów. Inwestorzy mogli potracić w tym właśnie skamie. No to jest powiedzmy ciutkę więcej. To będzie pierwszy w historii chyba największy skam. Nawet większy od BitConnecta, który miał tutaj około 2,6 miliarda market cap. Jeżeli kosztował oczywiście 400 dolarów, także będzie to numer jeden, jeżeli tutaj okaże się, że faktycznie wyprzedają do końca. Potem mamy Pincoin, który 660 milionów tokenów, też tutaj było w kwietniu 2018 roku i dalej mamy Quadrigę, też 195 milionów dolarów. Coś jeszcze powinno mi się wydawać być pomiędzy, chyba 600-700 milionów na jakiejś giełdzie zostało wytracone, ale mamy mniej więcej tutaj te główne podane, także no, tak tutaj się dzieje. Ale zobaczmy na Plastoken, co obiecywał inwestorom, przychody rzędu 8 do 16% miesięcznie, czyli dobrze, że to nie jest procent dziennie, bo też takie Firmy były, BitConnect oczywiście. 8 do 16 miesięcy to jest około 0,5% dziennie. Pamiętajcie, jeżeli coś jest za słodkie i piękne, i ktoś miałby ci oddać więcej pieniędzy niż ty byś miał wpłacić, no to dwa razy się zastanówmy, czy warto w ogóle się denerwować. Dalej też możemy przeczytać o hakerze, który dostał się do zdjęć z KYC, z Binance. Mówi, że to było dopiero przedsmak tego wszystkiego co chcę tutaj pokazać, a więc będzie drugie uwolnienie danych na Telegramie. Jeszcze nie mamy daty, kiedy to się zdarzy, ale dlatego, że Binance tutaj z nim postępuje jak postępuje. W drugim rzucie doda ciutkę więcej tych zdjęć, które dodał w pierwszym rzucie. Także jakbyśmy się pojawili na nich, pamiętajcie, że no, ten KYC hack, który zdarzył się na równi z wykradzeniem właśnie tych bitcoinów w ubiegłym roku, ma tutaj no, prawdziwe oblicze. Dalej mamy jednego ze strategów w Blockstream, Samson Mao, który mówi, że Bitcoin nie jest przeznaczony do płatności. Tak naprawdę powinniśmy używać Lightning Network, bo on do tego służy. Oczywiście podaje przykład, że Bitcoin w tym momencie może zająć 10, nawet do 3 godzin czasami, żeby te transakcje doszły, więc powinniśmy używać Lightning Network. To jest po prostu postawa Blockstream, która mówi, no, że mimo tego, że mamy 1 megabajtowy blok, to powinniśmy używać Lightning Network, bo on tutaj wszystko nam tak naprawdę naprawia i zawsze powinniśmy używać Lightning Network do płatności, a Bitcoin jest tylko storow value. Także to jest pomysł, oczywiście, Blockstream i stratega, który mówi, że Bitcoin, storow value Lightning, który jest praktycznie darmowy, jego zdaniem, i błyskawiczny powinniśmy używać tutaj do płatności i będzie to się działo w przyszłości większe, w jeszcze większym stopniu gdy będzie ta adopcja jeszcze większa CEO Coinbase na Twitterze podał e, informację o tym ile inwestorów w tygodniu e, powiedzmy inwestuje w Coinbase to jest około 200 do 400 milionów dolarów także to może świadczyć o tym, że inwestorzy instytucjonalni są zainteresowani tym marketem Czyli ile to by było, czyli chodzi o skalę miesiąca, to było około 1 miliard dolarów. No, no nie wiem, czy, 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 czy to nie jest troszeczkę zawyżona suma? Moż, mo, może tak jest. E, także 200 do 400 milionów dolarów na tydzień instytucjonalni inwestorzy inwestują w Coinbase. Coinbase kupuje też XAPO, czyli firmę, która zajmuje się przechowywaniem kryptowalut, czyli taki custodian dla e, powiedzmy. No, instytucji albo większych kalibru klientów zakupili go za około 57 milionów dolarów. Tutaj akurat w tym artykule to nie jest napisane, ale znalazłem 57 milionów dolarów za nową firmę w krypto. No to mała suma moim zdaniem. Za tak bardzo prężnie rozwijającą się firmę. I zobaczcie co tutaj się dzieje. Mamy Coinbase, który faktycznie tutaj jest powiedzmy z jednej strony monopolem od, sto, od strony finansowej, gdzie banki mają tutaj e, połączenie z nimi, czyli od strony prawnej tutaj jest wszystko świetne. Z drugiej strony mamy Binance, o którym łączymy kropki znowuż, o którym nawet e, CZ Binance mówi, że jest w stanie przekazać pałeczkę nowej osoby, której się pojawi e, powiedzmy w przyszłości. Czyli jeżeli byśmy mieli, tak jak mówiłem, połączyć kropki, no to zobaczcie. E, mamy Coinbase, mamy Binance, Coinbase od strony finansowej, Binance, który jeszcze nie ale, jeżeli by to przyrównać na przykład do Microsoftu, Apple, czy powiedzmy Amazona, te wszystkie firmy one są amerykańskie. Także w przyszłości może się zdarzyć kupiec, powiedzmy ze Stanów Zjednoczonych, który chciałby na przykład zakupić Binance, jeżeli oczywiście będą tutaj szli za pan brat. I wtedy to będą takie, no nawet teraz, bo na razie to jest firma spoza Stanów Zjednoczonych, mogą się tutaj pojawiać problemy, ale jeżeli w przyszłości będzie taki. Zainteresowany inwestor z grubym portfelem, powiedzmy ze Stanów Zjednoczonych, może, mogą to być takie właśnie podwaliny tego, że Coinbase i Binance będą tymi takimi dwoma giełdami, które będą miały monopol w przyszłości. O tym, o czym mówił jeden z naszych podróżników w czasie z 2028 roku, gdzie mówił o tym, że tylko pozostał na polu bitwy Coinbase. I Binance, reszta giełd mniej się liczy Ale to mamy te dwa monopole, czyli W Binance możemy zainwestować W Coinbie jest jeszcze chyba nie yy, Chyba że na, chyba na giełdzie nawet się jeszcze nie pojawili yy, Mogę się mylić Także dajcie mi znać w komentarzach Ale no, wiecie do czego to dąży Telegraf i Mam tutaj sprawę ze Stanów Zjednoczonych Dokładnie z Miami, pomiędzy Craigiem Wrightem I rodziną Dave'a Claymana. I o co tutaj chodziło? A więc, jeżeli chodzi o Craig'a Rayta, wystosował taką petycję o to, żeby może za zakończyć tą sprawę przed czasem, bo w ogóle ta jurysdykcja tutaj nie jest zaciekawa. mamy za dużo osób z zagranicy powiedzmy, no i może warto by było zakończyć tą sprawę. I sąd uznał oczywiście, że jest za dużo no, różnych rzeczy, które nie potwierdzają tezy, powiedzmy Craig'a Wright'a, czyli yy, za dużo rzeczy się działo, bo najpierw Craig Wright mówił, że nie wie, kto jest właścicielem Tulip Trust, chwilę później mówił o tym, że on jest właścicielem Tulip Trust, potem, że żona, a na samym końcu jeszcze stwierdził, że tak naprawdę nie wie. Także yy, jest dużo nieścisłości. Zeznaniach oczywiście Craig'a Wrighta i dlatego ta sprawa nie będzie odsunięta, będzie nadal toczona, więc dużo dłużej może, możemy poczekać na wynik tej sprawy. Jeszcze pod koniec miesiąca sąd weźmie wszystkie te za i przeciw i będzie tutaj dokładnie opowiadał nam o tym, co tutaj się wydarzyło w, w tych wszystkich powiedzmy dokumentach, które sąd właśnie będzie brał pod swoją lupę. Więc na pewno wrócimy do tej sprawy pod koniec miesiąca. Koń mamy kolejną walkę regulacji w tym momencie w Australii, jeżeli chodzi o emerytów na przykład, jeżeli za dużo tych funduszy emerytalnych i naszych funduszy jest w kryptowalutach, powiedzmy, no za dużo idzie ich w procentowości do kryptowalut, nałożą tutaj e, powiedzmy karę pieniężną 4200 dolarów za to, że złamali regulacje albo e, zasady działania, jak mają Wyglądać właśnie te emerytury i na co mają przeznaczać pieniądze. Zdaniem nich inwestycja w kryptowaluty wiąże się z ogromnym ryzykiem, i dlatego ta kara będzie tutaj nałożona, jeżeli tak to miało być. Oczywiście listy zostały wysłane w ten sposób, że 90% na przykład jeżeli ci ludzie inwestują w nieruchomości, to jest za dużo powiedzmy tych pieniędzy przeznaczonych w jeden aset, czyli w jedno aktywo, i powinni to bardziej rozgraniczyć. I tutaj właśnie. Podaję też przykład kryptowalut: że tak samo może tutaj być w przyszłości nałożona kara w granicach 4200 dolarów, czyli widzicie, walka regulacji trwa, jeżeli chodzi o kryptowaluty. Bitcoin Rex w Stanach Zjednoczonych, IRS wysyła drugą rundę listów, jeżeli chodzi o podatki tym osobom, które powiedzmy inwestowały. To chyba było pomiędzy rokiem 2015 a 17 albo 2014 a 17 Pierwsza runda została wysłana listów. Powiedzmy to taki soft notice, że należy się zastanowić nad tymi naszymi podatkami czy, czy coś, że źle. Na przykład nie sprecyzowaliśmy. Druga runda tych listów to jest taka, gdzie na przykład potencjalnie nie dokonaliśmy dobrego wyboru, jeżeli chodzi o raport sprzedaży naszych kryptowalut. A trzeci list. O nazwie 6173. To jest taki list, w którym musimy się zgłosić z powrotem do IRS, bo coś na pewno zrobiliśmy nie tak. <grym> Także druga runda teraz na pewno wyszła, i no jestem ciekaw, czy ktoś z naszych zagranicznych Polaków w Stanach Zjednoczonych dostała tak listy. Mam nadzieję, że nie. Mamy informację o CZ Binance, kiedy Binance US się pojawi na rynku. Wiemy, że do około chyba połowy września, mają inwestorzy na, yy, powiedzmy, wyjście z giełdy Binance. Yy, wiem, że takie maile ponaglające zostały wysłane, że będą blokowani ze Stanów Zjednoczonych na Binance. Myśleliśmy tutaj, że w tym całym czasie wyjdzie Binance US, ale niestety wyjdzie prawdopodobnie miesiąc później. Także miesiąc będziemy bez inwestorów ze Stanów Zjednoczonych. Oczywiście ci, którzy mają VPN i poradzą sobie w inny sposób, to może dadzą radę, ale oczywiście nie Polecamy tego, ale jeżeli chodzi o Binance US, prawdopodobnie wyjdzie nie we wrześniu, a w październiku. Daily Hodl i mamy informację o bakcie. Mamy już datę, tak? Mieliśmy też datę parę innych, powiedzmy, no, takich samych futures kontraktów na fizycznym bitcoinie. Kiedy ta data jest? 23 września. Ja powiem tylko tyle. Dopóki nie zobaczę, to nie uwierzę. Już było tyle, powiedzmy, informacji w newsach, że widzie kolejny fizyczny bug. Bug jest teraz po testach, i dopiero jak 23 września będzie oficjalna wersja, że doszli do tego, że faktycznie wystartowali i będzie to potwierdzone przynajmniej przez 6 newsów, to wtedy powiem tak: tym razem wystartowali. W <grych> co delikatnie nie wierzę, bo mamy tutaj, że dostali licencję oczywiście. Pamiętajmy, że Ledger X też dostał licencję. Potem okazało się, że potrzebowali drugą licencję, i tak naprawdę nie mogą wystartować z tym projektem. Mówiłem o tym nieraz, dlaczego tak myślę, więc zobaczymy. Zobaczymy, mamy ile? Praktycznie miesiąc do otwarcia baktu. Oby Oby to się stało rzeczywistością. Jeżeli ktoś inwestuje w T-Food, tutaj znalazłem akurat na Redicie, tak samo będą tutaj zmienić powiedzmy całą tą strukturę Masternodów, także może kogoś to zainteresować, dodam oczywiście linka. Kolejna informacja o Ethereum, mamy tutaj sześć zmian, które planują w kolejnym hardworku o nazwie Istanbul. Będzie tutaj oczywiście w dwóch częściach podane, a więc sześć zmian, które tutaj będą za powiedzmy proponowane. Pierwszy z nich będzie za parę tygodni albo za tydzień i ten pierwszy, pierwsza część będzie tutaj propagowała albo na pewno uruchomi lepszą interoperacyjność z prywatną monetą zikash, Dzięki temu będzie też oczywiście problem z poradzenia sobie z replay atakami i do tego będzie oczywiście sieć jeszcze bardziej wydajna. Pamiętajmy, że to jest 22 miliardowy projekt, jakim jest Ethereum, także miejmy nadzieję, że tutaj wszystko pójdzie za pan brat i poradzą sobie z tymi dwoma częściami hardworku. Jeżeli macie swoje numery telefoniczne na chłobi, pamiętajcie, że ktoś tutaj dodał na Reddicie informację o tym, że te telefony właśnie są numery telefonów są sprzedawane na darknecie. Także pamiętajcie, jak ktoś zadzwoni, powiedzmy z biura obsługi klientów, że straciliście karty SIM albo innego haku, uważajcie, bo chłobi właśnie te numery telefonów są sprzedawane na darknecie. A tu mamy urocze zdjęcie, jeżeli chodzi o Coinbase i IRS, bo oczywiście druga runda tych listów wyszła. Pukają do drzwi, można powiedzieć, z Coinbase'em i ARS. Dlaczego Coinbase? Bo Coinbase wydał oczywiście listę ludzi i kryptowaluty, które zostały sprzedane do IRS-a, czyli odpowiednika naszego Fiskusa w Polsce. A mamy tutaj takiego słodkiego Bitcoin hodlera i miejmy nadzieję, że na pewno nie trafi na te. Dwie instytucje. <grych> Wracamy do naszego plastokena. Jestem ciekaw, gdzie są te osoby, które promowały w Polsce plastokena. Zadajcie pytania tym osobom, które są. Co się dzieje z plastokenem? W tym momencie mam potwierdzenie tego, że e, no, plastokenie próbują skaszować 74 tysiące bitcoinów. W jaki sposób to się dzieje? Chyba możecie już zgadnąć, tak? Za pomocą coin-mixerów, czyli wiemy, gdzie to wszystko prowadzi. 39 tysięcy 814 jest właśnie na tym adresie, albo było na tym adresie, który jest tutaj podawany po prawej stronie, przeszły przez parę coinmixerów, żeby ostatecznie trafić na Bitstamp, Kraken, Huobi, żeby oczywiście wyprać brudne pieniądze. Na szczęście w świecie krypto jesteśmy w stanie śledzić Bitcoina i nawet za pomocą coinmixerów jest to jeszcze możliwe, ale widzicie dlaczego Europol przejął coinmixera. I teraz ja wierzę, że w przyszłości wejdzie takie prawo, że jeżeli jeden z nas będzie chciał wysłać do CoinMixera swoje bitcoiny, to będzie to niezgodne z prawem. Jeżeli kiedykolwiek wyjdzie na jakąkolwiek giełdzie, że my miksowaliśmy coiny, to będziemy na takiej samej stopie jak właśnie te osoby, które chciały upłynąć, bo my razem z nimi mieszamy. Tak coś czuję, że tak kiedykolwiek wyjdzie. Ale widzicie, w plastokenie się nic nie zmienia. Dalej to samo, wypłacają. Niektórzy powiedzieli, tacy ci najbardziej zawistni na Redditie, dlaczego wypłacają? Dlaczego nie wierzą w bitcoina, w przyszłość bitcoina? Uff. Wiadomo, kasa potrzebna <grydy> i tylko tyle w tym momencie. Jestem ciekaw, czy w Polsce są takie auta. Jeżeli kiedykolwiek zobaczycie się na autostradzie, stycznijcie takie zdjęcie. Oczywiście, zamalujemy twarz, ale zobaczcie, w Stanach Zjednoczonych bardzo często robią zdjęcia. Mamy tutaj Mr. Ethereum, fajna bmw można powiedzieć. Chyba to jest i, ale nie będę zgadywał, bo nie znam się na tych i modelach. Pewnie Wy wiecie lepiej, ale Mr. Ethereum pewnie zarobił w 2017 ogromnej ilości pieniędzy na Ethereum. Tu mamy około parędziesiąt projektów, które używają innych języków oprogramowania. Mamy Solidity, po lewej stronie oczywiście mamy Ethereum, mamy C++, mamy SQL, mamy Ruby, Java, Python, i Go, i te projekty, które tego używają. Także zobaczcie sobie, spauzujcie, jeżeli jest tutaj wasz projekt, no to widzicie, że używa takiego, a nie innego właśnie języka oprogramowania. Parę tygodni temu mówiliśmy o tym, że Norwegian.com wejdą w świat krypto, a więc będą akceptować Bitcoin od swoich, powiedzmy, użytkowników, czy, czy pasażerów, ale nie zatrzymują się na tym etapie. Wydadzą swoją giełdę. Norway, Dagens, nie, nawet nie umiem tego przetłumaczyć, ale będzie on mieli swoją giełdę bitcoinów, żeby, zobaczyć upłynnić, zarobić jeszcze więcej. Można? Można. Można zarabiać na bitcoinach, a można jeszcze nawet je sprzedać u siebie na giełdzie. Osobom, które, powiedzmy, są zainwestowane, zainteresowane, zainwestowane też, zainteresowane lotem Norwegian.com. Tutaj znalazłem taką ciekawostkę, jeżeli chodzi o wykres i kiedy możemy mieć finansowy kryzys. E, powinien się zdarzyć pomiędzy 12 a 24 miesiącami od teraz. W tym momencie jesteśmy tutaj e, i jeżeli ten wykres będzie powtarzał to, co mieliśmy w poprzednich recesjach, to między 12 a 24 miesiące brakuje nam do kryzysu. Ja uważam, że to będzie dłużej niż krócej. Dlaczego? Prezydentura w Stanach Zjednoczonych. E, nie wierzę, że Donald Trump pokaże, że mamy recesję, zanim zostanie wybrany ponownie lub nie. E, więc e, bardziej bym poszedł w dwa lata... Niż w przyszłym roku, ale zobaczymy. Zobaczymy, co się wydarzy w, ty, w, w tym wypadku. Ale ten wykres, ktoś, kto tutaj może więcej na to spojrzeć, dajcie znać w komentarzach, czy faktycznie tutaj pokrywamy się z przeszłością. Weźmy na polskie newsy bithub.pl. Rynek Bitcoin jest inny niż wszystkie. Parabola Chiny i kolejne kosmiczne. Projekcje cenowe. Analityk rynku Bitcoin Peter Brandt zwrócił uwagę na Twitterze, że Bitcoin ostatnio osiąga lepsze wyniki niż w okresie poprzedzającym ostatni bull run, konkretnie pomiędzy 2015 a 2017. W opinii Brandta Bitcoin musiałby spać poniżej 8997 dolarów, abyśmy mogli mówić o niedźwiedzim trendzie. Analiza Brandta sugeruje, że Bitcoin będzie kontynuował rajd w górę wykresu ceny przez pozostałą część 2019 roku. Według Branta, Bitcoin znajduje się w czwartej fazie parabolicznej od 2010 roku. Dodał, że w ciągu swojej trwającej 45-letniej kariery w tradingu nie widział, żeby jakikolwiek inny rynek wskazywał paraboliczny wzrost na wykresie logarytmicznym w ten sposób. Brandt powiedział, że Bitcoin prawdopodobnie dobije w końcu do 100 tysięcy dolarów. We wcześniejszym wywiadzie Brandt mówi, że ruch paraboliczny w 2013 roku był wspaniały. Argumentował, że takie ruchy zdarzają się tylko raz na 10 lat. Przypominał, że rynek Bitcoin zaczął się korygować w 2015. Wszedł w kolejny paraboliczny ruch, który zakończył się dopiero pod koniec 2017. Cały 2018 stanowił kolejną fazę korekty dla kryptowaluty. Brandt uważa, że dwa paraboliczne wydarzenia w ciągu kilku lat są niespotykane. Według analityka, rynek Bitcoin jest inny niż wszystkie. Dlatego, ach, można tutaj stwierdzić, że. Bitcoin jest unikatowy. Także dalej mam też informację o tym, że cena Bitcoin zmieniła niedawno bieg z tygodniowego maksimum wynoszącego ponad 12 tysięcy dolarów. Sądzą, komentatorzy sądzą, że prawdopodobnie z powodu złagodzenia napięć w wojnie handlowej między USA i Chinami, Antony Pompliano, współzałożyciel Morgan Creek, Digital powiedział, że nawet jeśli cena BTC spadnie w tym momencie o 50%, cyfrowa waluta nadal będzie przewyższała indeks S&P 500 w 2019. O tym już mówiliśmy, ale widzimy Jaki mam sentyment według Petera Branda? BitHub.pl, nowy sposób na zachowanie prywatności Samurai Wallet. Działacze na rzecz prywatności, deweloperzy portfela Bitcoin Samurai Wallet opracowali nową metodę na zachowanie prywatności transakcji blockchain, Kahoots. Doskieram Wam to, że Bitcoin jest dostępny dla wszystkich publicznie, a Wasze transakcje mogą być śledzone przez niepowołane strony trzecie. Nie zgadzam się z tym stwierdzeniem do końca, tylko dlatego, że jeżeli raz użyjemy publicznego adresu, bardzo ciężko jest stwierdzić, jeżeli nie podzielimy się, tym adresem zniknie. Prywatność transakcji na publicznym bloksonie nie ma prawa bytu. O tak z siebie. I to jest właśnie jego siła. Choć także i wada. Aby ją zachować, jesteśmy zmuszeni korzystać z innych kryptowalut bądź usług umożliwiających nam zachowanie prywatności transakcji. Słopy, mixer. <laughs> Ojej. Deweloperzy Samurai Wallet opracowali rozwiązanie, które pozwala zachować prywatność uż użytkownikom. Nie wymaga podpięcia się do usługi zewnętrznej. Wszystko z poziomu portfela. Kahuc. Yy, angielska zmowa, bo tak nazywa się, nowa funkcjonalność łączy transakcje parę użytkowników, dwa portfele, żeby następnie je zmiksować. <laughs> Robi to w taki sposób, aby potencjalny wścibski obserwator nie mógł dostrzec, poznać tożsamości nadawcy danej transakcji. Nikt nie jest w stanie rozpoznać, kogo pieniądze by powędrowały i gdzie. Co w tym przełomowe? To, że działamy wspólnie. Nie jesteśmy zmuszeni korzystać z usług firm trzecich, mikserów, Hmm? No lepsze, tylko bezpośrednio z innym użytkownikiem podwala bądź kumplem zachować prywatność. Co prawda, Samurai Wallet zaimplementował już podobną funkcjonalność miksera transakcji Whirlpool Coin Join. Działa ona identycznie jak Kahoot, z tym wyjątkiem, że cała obsługa leży w rękach centralnego serwera. A jak wiemy, w tym przypadku nie istnieje gwarancja bezpieczeństwa. Pierwszą eksperymentalną wersję Kahoot uruchomiono już w marcu bieżącego roku. Wówczas twórcy pisali oni jako o szczególnej taktyce. Nie ma magicznej pigułki, która rozwiązałaby wszystkie nasze problemy. Super Superbroń przeciw blockchainowym szpiegom też nie istnieje. To, co istnieje, zaś to partyzanckie taktyki ekstremistów w prywatności, gdzie nawet najmniejsza mniejszość, pojedyncza osoba może mieć ogromny wpływ. Od dawna pragnę wam przedstawić w pełni Samurai Wallet. Według mnie jest to jeden z najlepszych mobilnych portfeli Bitcoin, jakie istnieją. Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście coś takiego zobaczyć i napiszcie. Także możecie tutaj wejść i napisać w komentarzach, jeżeli tak, będziecie mieć całą pewnie recenzję z tego portfela. Dalej na Bithubie możemy przeczytać całą tutaj działalność Plastokena i jak ona tutaj właśnie wyprzedaje razem z portfelami. Także zapraszam na ten artykuł. Na bitcoin.org możecie przeczytać o Zapredzie, platforma nowej generacji. Także zapraszam na ten artykuł. Binance Jersey na Twitterze zostało sakowane. Konto Binance Jersey na Twitterze zostało zhakowane. Hacker poprosił Changpeng Zhao o skontaktowanie się z nim osobiście. Konto Binance Jersey na Twitterze zostało zhakowane przez nieznanego hakera, który twierdził, że kontroluje domenę Binance Jersey. I haker dodał, że mógłby w łatwy sposób przejąć miliony za pomocą phishingu. Zdecydowałem się tego nie robić, chociaż naprawdę potrzebuję pieniędzy. Mam nadzieję, że społeczność to doceni. Poprosiłem również Zhao o osobisty kontakt, podając swoje konto na Twitterze. Wpisy hakera nie są dostępne na Twitterze, ale <gryw> powiem Wam, że podoba mi się odpowiedź tego hakera. Mógłbym przejąć miliony za pomocą phishingu, ale zdecydowałem się tego nie robić, mimo tego, że potrzebuję pieniędzy. I teraz. CZS Binance powinien takiej osobie za to, że się włamała i powiedziała jak jak to zrobiła, przynajmniej z 5-10 bitcoinów takiej osobie wysłać mimo tego, że nie powinno się kontaktować z hakerami ale za interes jak to zrobiła i żeby się ubezpieczyć na przyszłość, to leży w gestii już Binance i szacun dla tego hakera, który nie zrobił tego phishingu. Dalej na bitcoin.pl.org możecie przeczytać od Bitcoin Cash co musisz wiedzieć o tym projekcie, także zapraszam też do tego artykułu, jeden dalej mamy, Tokeneo News, Saleta ambasadorem Tokeneo przez kolejny rok. Saleta Koń wraca ze zdwojoną siłą, trzeba to oczywiście potwierdzić jak z Tysonem, <grydy> oczywiście żartuję, miejmy nadzieję, że Tokeneo potwierdziło tę informację, ale Saleta jest ambasadorem Tokeneo. Także zapraszam na ten artykuł, dalej mamy informację pana Jasko, Bitcoin to chaotyczne ubezpieczenie. Mark Jasko, prezes Morgan Key Capital stanowczo wyśmiewa popularne w społeczeństwie poruszenie dotyczących aktualnych notowań Bitcoina. W ostatnich dniach obserwujemy dość szybkie zmiany na rynkach kryptowalut. Wartość bitcoina tylko w tym tygodniu była w stanie spaść o blisko 17%, by potem znów walczyć o powrót powyżej 10 tysięcy dolarów. Cena BTC niemal od zawsze jest codziennym tematem numer jeden w branży. Tegoroczne notowania pozwalają nam wierzyć, że być może przed nami kolejna próba bicia rekordów, które ustanowiono pod koniec 2017 roku. Z pewnością wpływ na kryptowaluty mają Także wydarzenia na świecie. Można tu wymienić choćby konflikt handlowy USA z Chinami, kryzysy walut fiducjarnych w Europie, czy nawet nominacja Borysa Johnsona na premiera Wielkiej Brytanii. Mark Jasko w wywiadzie dla CNBC został zapytany o tegoroczne wzrosty w porównaniu z rokiem ubiegłym. Podano również argument zamieszania w światowej gospodarce. A w związku z tym spadek ceny bitcoina szef Morgan Creek Capital stanowczo wyśmiewa te dywagacje. Cała idea bitcoina ma być taka, że jest on nośnikiem wartości. To jedno wielkie chaotyczne ubezpieczenie skierowane dla głupków, jak lubię to nazwać. Ludzie, którzy codziennie śledzą cenę bitcoina, zupełnie mijają się z jego ideą. Bardzo dobre stwierdzenie. Dlatego powinniśmy mieć jeden portfel do odlowania, jeżeli wierzymy oczywiście. Nie mówię, że każdy musi być, nie każdy wierzy w bitcoina, inni wierzą we własną kryptowalutę albo złoto. Eee, także może nie codziennie, sprawdzać cenę bitcoina. Kluczowe zdanie Jasko jest myśleniem długofalowym, a nie codzienne wypatrowanie notowań na rynkach. Bitcoin powstał w kontrze do tradycyjnych rynków finansowych. Jasko radzi, że ktokolwiek chce wejść w ten rynek, powinien mieć niewielki procent swojego majątku odłożony w BTC. Wtedy żaden kryzys walut fiducjarnych nie będzie mu straszny. To Keneo News i tu mamy właśnie hakera, nie pogromcę Binance, który na Twitterze E, powiedzmy, sakował. E, konto, tu mamy Ewę Farną, która promuje Bitcoiny. Konto gwiazdy zostało sakowane. E, Także widzimy, że jeżeli takie konto, na przykład gwiazdy jest hakowane. No zobaczcie, jaka reklama od razu się pojawiła Bitbay.net <grych> Jak bezpiecznie kupić instrukcja pierwszego Bitcoina. No, jeżeli to jest do oryginalnej strony Bitcoina, no to może Bitcoina, BitBay e, no to wtedy. E, no, tutaj nic się nie wydarzy, ale nie wiemy, czy to jest ten link, prowadzi do oryginalnej czy strony z phishingiem. Yy, dziwny sposób na reklamę można powiedzieć. Bitbay. <noise> Oczywiście żartuję, Oczywiście to nie wchodzi z BitBeya, yy, tylko żartuję, yy, Ale no widzimy, że jeżeli nagle gwiazda na Twitterze, Facebooku, czy czymkolwiek innym mówi o Bitcoinach, nigdy do tej pory nie mówiła, to pewnie takie zjawisko nastąpiło. Compare.pl, polscy użytkownicy mogą już zarabiać dzięki przeglądarce Brave. W oficjalnym wpisie na Reddit opublikowanym 15 sierpnia pojawiła się informacja o włączeniu obsługi w wersji programistycznej przeglądarki Brave Nightly dla użytkowników z 21 dodatkowych krajów, w tym Argentyny, Australii, Brazylii, Danii, Holandii, Szwecji, Singapuru, a co najważniejsze, dla Polski. Polscy użytkownicy oficjalnie mogą już zarabiać BAT na Brave. Oznacza to, że użytkownicy w naszym kraju zyskają możliwość zarabiania Basic Attention Token, kryptowaluty powiązanej z przeglądarką, w zamian za oglądanie reklam, które zostały dobrane specjalnie pod profil użytkowników. Dodatkowo mamy także możliwość wynagradzania autorów postów na Reddit, Twitterze, a także twórców materiałów w serwisie Vimeo w postaci napiwków i jednocześnie sami otrzymywać wynagrodzenie za publikowanie treści. W wersji programistycznej przeglądarki internetowej Brave pojawiła się możliwość podpięcia portfeli obsługujących inne kryptowaluty, w tym w szczególności opartych na Ethereum, MetaMask oraz MyEtherWallet do przechowywania Basic Attention Token, kryptowaluty powiązanej z, przegl z przeglądarką. Celem tego posunięcia jest ułatwienie przechowywania i zbierania tokenów, jednak wszystkie transakcje będą musiały spełnić wymogi związane z KYC, jakie stawia firma Uphold, która obsługuje portfel BAT. Jest to wyjście naprzeciw licznym prośbom zgłaszanym przez społeczność skupioną wokół Brave i BAT, czyli Znaczenie procesu KYC podkreśla spółka, Brave. Brave nie może sobie pozwolić, by oszukańcze boty podpięte pod portfele Ledger czy Trezor puściły nas z torbami. I nie możemy sobie te, też pozwolić, by trafić do więzienia, gdy jakiś ciemny typ na liście urzędu do spraw aktywów zagranicznych zechciałby załatwić BAT w ten sposób. BAT podlega wymogom stawianych przez Uphold i będę mocno bronił tej decyzji, powołując się na tempo wzrostu liczby przełączonych się reklamodawców i użytkowników. Jak zaznaczył, integracja BAT z portfelami peer-to-peer nie ma na celu ominięcia regulacji, lecz wpłynąć na dalszy rozwój społeczności oraz zwiększenie adopcji tej kryptowaluty. Także jest w końcu w Polsce obecny Brave i można zarabiać na reklamach. Także świetna wiadomość. OK, przejdźmy do polskich youtuberów, a więc mamy ceny krypto wyznaczają nasz próg bólu. BTC, Ethereum, XRP, 1. Dalej mamy jarząbek, Kryptoprocesówka 27. Co kupią Amerykanie na Binance? Dalej jest FX Max. Czy mój depozyt na rynku Forex jest bezpieczny? Forex krok po kroku. Fil konieczny, wiadomości ze świata. Kryptowalut 16 sierpnia 2019 i zobaczmy, czy jeszcze ktoś się dodał. W międzyczasie nie, nie ma. Change Name 17, 8 2019, godzina 3.08, a DDK jeszcze nie ma. No, w Wielkiej Brytanii mamy drugą 33 w tym momencie. W piątki przychodzę około godziny 22.30 z piłki nożnej, także. Jeszcze chcę troszeczkę dosłownie odpocząć i od godziny 12 ruszam z wiadomościami. Audycja trwa około 4 godzin przygotowanie razem z nagraniem, także nie zdziwię się, jak będzie dodane dopiero około godziny 3, pewnie czwartej polskiego czasu w tych granicach, także. Zobaczcie, co ja z nimi mam. O, nie wyszło DDK, już jest problem. <laughs> Ale miło, miło, dzięki za pamięć, jestem, jestem. Tomasz Langowski, długi wpis, także przygotujcie się, podusia, albo e, śniadanie możecie robić, chyba, że odkurzacie to, spokojnie. A teraz szczypta teorii spiskowych. Światowe rządy, jak wiemy, mają wpływ na wszystkie dziedziny życia, m.in. na kryptowaluty, a zasadniczym działaniem tychże władz jest całkowite pozbawienie nas duch namacalnych. I sprowadzenia naszego kapitału do cyferek na monitorze. Wydaje mi się, że wszystkie krypto już niedziela na Alty i BTC w prowokujący sposób. Pozbawiają nas gotówki, ale można jednak deprecyzuje yy, ale może jednak deprecyzuje, że Alty pozbawiają gotówki biedniejsze grupy społeczne, które w przypadku pomnożenia z czasem zamieniam Alty na BTC, stąd spadki BTC, BESA i wzrosty wiosną Altów, cykliczny mechanizm pozwalający zamienić Alty na BTC pod koniec wiosny. Natomiast bardziej zamożni uderzają w BTC. I tradują, bo są podsycani gwałtownymi ruchami na giełdzie, które są sztucznie wywołane, aby podsycić tłumy, częste FOMO. I tak czy siak, wydaje mi się, że w ciągu kilku lat Alty znikną wszyscy poprzez manipulacje. Będą mieli choćby cząstkę BTC i bardziej zamożni, większe ilości. Ale niestety BTC nie może osiągnąć zawrotnej kwoty, bo nie o to chodzi w tym mechanizmie, żeby Hodler... Został milionerem. W tym mechanizmie chodzi o to, aby zbawić przynajmniej 3 czwarte świata do zamiany fiatów na walutę cyfrową. Dlatego cena będzie się bujać między pewnymi zakresami, które wystarczą do zwabienia jak największej ilości ludzi. W międzyczasie będzie powstawała międzynarodowa globalna waluta, o której za jakiś czas usłyszymy, a raczej w odpowiednim czasie, która zastąpi całkowicie fiaty. I gdy już za tą nową walutę, już za kilka lat, wszyscy będą wciągnięci w BTC, coś zacznie się dziać z Bitcoinem że zacznie tracić na wartości. Wszyscy w państwie zaczną uciekać w tą nową walutę, bo nie będą mieli co fiaty padną. Alty też, żeby zachować swój kapitał i nie za dużo stracić. Wszyscy stopniowo przejdą całkowicie w cyfrowe pieniąże. Wtedy BTC padnie całkiem. W taki właśnie sposób zostaniemy wciągnięci w nowy cyfrowy system płatności. Nie wiem ile lat i im to zajmie, ale wątpię, że zagorzali hodlerzy BTC zarabią miliony. Ci co w pory zaskoczą, coś jeszcze z tego wyciągną na krótką, krótką metę. Wydaje mi się, że Niewysoka cena wciągnie ludzi całkowicie w BTC, a bardziej podnieceni skoku rzędu 1000 dolarów i więcej w ciągu krótszego czasu, bo czym wyższy pułap, tym wahania większe. Ja myślę, że. 50 tysięcy do 100 tysięcy dolarów to wystarczająca cena, która wciągnie wszystkich wyłącznie z ulicą w tą grę, bo cena musi ruszyć z miejsca i osiągnąć nowe poziomy, po czym pozostawiać na nich na jakiś czas z dość dużą amplitudą, i wskakiwać schodek wyżej, aby znowu pochłaniać coraz to większe finanse, potem bessy, aby ci, co kupili na górce, byli zablokowani. A ci, co jeszcze nie kupili, mogli dokupić, kupić. Mógłbym to jeszcze bardziej rozwinąć, ale może się mylę. Dobrej zabawy przy czytaniu Kryptowojownicy. Pozdrawiam. <laughs> no, jest, jest tutaj no, jedna z teorii, która mówi, że wciągną wszystkich ludzi yy, ulicę kolejną, żeby wyciągnąć ich z kasy. No. No, jest coś w tym, co, co, co tutaj piszesz, ale e, wydaje mi się, że Bitcoin jest taką technologią, że pozostaje sama w sobie. Do tego będzie parę projektów, które należy wybrać właśnie z, tych, e, z tego stawu czy jeziora marzeń, <noise> którzy wszyscy tutaj chcą po prostu wejść e, i one pozostaną z nami. Sebastian, sorry, ale uważam, że za rogiem czekają spadki. To, że wyjdziemy z W, nie oznacza jeszcze, że wyszliśmy z trendu spadkowego. Racja, bo to jest 12,5 tysiąca. Chyba musielibyśmy pokonać tą granicę. Tak samo jak wszyscy wokół mówią, lecimy na Księżyc, nie oznacza, że polecimy. Choć jak owieczki idą na rzeź do Wilka, to widocznie raźniej w tłumie. <laughs> no lepiej tak, lepiej w tłumie, ale zawsze powtarzam, przeciwno, im z to tłumu lepiej nam pomaga. W tych inwestycjach, w kryptowalutach i nie tylko. Co myślisz o Baktfeniksie? Phoenixie? Chyba już o tym powiedziałem. <laughs> no, muszę. Czekam na potwierdzenie. Jak ci wszyscy analitycy finansowi. Dopiero jak będzie to potwierdzenie, że faktycznie, nawet jeżeli wyjdzie parę wiadomości, że już są, mają świetne podłoże technologiczne, już biura powstają. Dopiero na potwierdzeniu będę ci mógł powiedzieć, tym razem mieli rację. <laughs> Marcin W. ma świetną strategię, trzy razy uwierzyłem w jego przepowiedni i trzy razy straciłem. Za czwartym razem zrobiłem odwrotnie do jego przepowiedni, jestem lekko do przodu. Pozytywny yy, kolo, ale raz czy dwa mu się coś udało i został ekspertem. Poza tym deformacja odwróconego Simpsona, czajnik z gwizdkiem i tak dalej, to co jest co najmniej śmieszne. Marcin W. Czyli o przewidywania Da Vinci. No, <noise> to jest też metoda. To jest też metoda grać na przeciwieństwo tego, co mówi Da Vinci. Ale dzięki Ci za to i zobacz, sam do tego doszedłeś. Nie musiałeś tutaj żadnych magików mieć, żeby za czwartym czy piątym razem posłuchać jeszcze raz, tylko. Sam pomyślałeś i zarobiłeś. Young Gaming. Jak chodzi o Cardano, to tam już powoli zaczyna się robić podejrzanie. Ciągłe opóźnienia. I Hoskinson deklaruje, że Cardano ma ruszyć tak naprawdę od 2020 roku, gdzie Ayo HK, którego Hoskinson jest szefem, kończy współpracę z Cardano właśnie w 2020. Nieźle łączysz kropki, pani. <grych> no jestem ciekaw. Jestem ciekaw, czy im wyjdzie, ale e, jakąś nigdy nie byłem fanem Cardano, tak naprawdę, e, bo chcę widzieć produkt. Tak jak CZ Binance powiedział. 2019 20 jest Rokiem produktów, można powiedzieć, i wątpię, żeby te projekty, które miały piękną, white paper, miały takie same branie jak w 2017 czy 2018. Można bardzo łatwo zadać pytania dzisiaj, co chcecie zmienić? Dlaczego? Dlaczego nie Bitcoin? Dlaczego nie inny projekt? W czym jesteście lepsi? I co naprawdę próbujecie tutaj zmienić, czego nie zmienił dany projekt? To są podstawowe pytania, które można, mogą nam dać odpowiedź na to, czy inwestujemy w ten projekt, czy nie. Ale może Cardano sobie poradzi tutaj i, i świetnie będzie wyglądał. Ok, przejdźmy może do e, najpierw jednego z komentarzy, który e, no wygra tutaj dzisiaj: szczęście. Zobaczmy, kto dzisiaj w sobotę wygra szczęście. E, a więc de facto oficio. Kiedyś też byłem ideowcem, wierzyłem w projekty i ich przyszłość. Teraz wiem, że krypto to dirty market i tak naprawdę wałki grubasów o kurs. Mało wierzę w użyteczność i inwestuję w spobudek typowo zarobkowych. Wiem, że można zarobić hodlując BTC i inne alty z dużym wolumenem. Do kolejnej banki. Widzicie? Tutaj osoba, która de facto mówi, że nie inwestuje i mało wierzy w użyteczność, czyli można powiedzieć inwestuje w projekty z dużym wolumenem i BTC... Który może mu dać przewagę przy kolejnej bańce? O, można tak. No, de facto masz rację, tak samo. Ja Wam życzę wspaniałej soboty, dzięki za wszystko. Zobaczmy jeszcze Patronite. Nadal mamy tutaj konsolidację boczną, 123 patronów, także tutaj się nic nie zmienia. Dziękuję Wam za wszystko. Pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.